Siemandaro robaczki, mamy dzisiaj piękny dzień. Tak obiecałem, 2 tygodnie temu ktoś pisał, żeby wymienić olej w Alteksie i w tylnym moście w Tiguanie. To jest ten sam Tiguan. I bierzemy się do roboty. Auto jest zagrzane, przejechane nim było. Wam pokażę olej, jaki będziemy wlewać. Gdzie spuścić, nalać, żebyście wiedzieli. Także jedziemy z tematem. Olej do Haldexu ze Swaga, litr oleju do mostu Shell Spirax 75W90. Wy możecie wlać, możecie sobie motula wlać, jak lubicie motula, lub inny olej przekładniowy. Przed spuszczeniem oleju możecie sobie wyciągnąć wtyczki, one są z tyłu za sterownikiem. Wiadomo, czy języczek trzeba podnieść. Patent Volkswagena, mają śrubokręcikiem i zobaczyć sobie, w jakim stanie są piny, czy gdzieś tu nie macie coś pourwanego, czy już nie zaczyna korodować. To jest sterowanie, druga wtyczka jest z tyłu od silniczka, o tam dwupinowa, silniczek mamy tu, jeżeli macie zepsuty, wypinacie tą wtyczkę, podpinacie 12V i sprawdzacie, czy silnik działa, jeżeli macie jakiś błąd. Tutaj widzę, wszystko wygląda ładnie. Warto to zawsze sprawdzić. Bo tam nie dojdzie, ale muszę sobie sprawdzić lustereczkiem albo czymś. Dobra, zakładamy z powrotem i spuszczamy oleje. Dobra, wydmuchaj sobie koło tych, koło korków, żeby było czyściutko. I spuszczamy. Popuścić cewle. O! Żeby wam ładnie szybko schodziło, bo tak to będzie wolniej leciał olej. Zakręcamy, zobaczymy, czy się będzie lewać. O, nie leje się. O, poszło. Kurwa, jedną ręką to się tą kamerkę kupić. Dobra, już będziemy zlewać. No, olej nam ładnie leci. Niech se leci. Że warto zawsze zagrzać samochód przed tą wymianą, przejechać się, żeby jakąś tam temperaturę osiągnął. Wtedy jest łatwiej, żeby nam to zeszło. Ale olej dość czysty to jest. A teraz drugi olejek. Z tylnego mostu, dyfra, jak tam chcecie, bo ostatnio było właśnie polemizowanie, czy to jest dyfer, czy to jest most. Z tylnego mostu niech będzie. Albo dyfra. Dobra, nie będzie dyfra. Czekamy, aż zejdzie i wlewamy. Tu będzie Haldex wlewany. A tutaj Shell 75W90. Wkręcamy koreczek szczuciem, jak nie macie klucza dynamotycznego. O, jak już nie idzie, to już nie ciągnąć. Bo można sobie przerwać, to są bardzo delikatne korki. Dobra, i będziemy wlewać teraz. Do wlewania mam taką końcówkę swojej roboty tutaj. Z końcówki silikonu. I można ładnie sobie tu wlać teraz. No, szczykawy mamy napełnioną. I jadymy. Sobie tak ustawię, może będzie widać. Jak się mu przeleje. I jedziemy z koksem. Wlewamy do momentu, aż się nie zacznie przelewać. Wchodzi niecały litr, z tego co w katalogu pisało. O, już się przelewa. O, leci ładnie. Kręcamy koreczek. Tu mamy olej wymieniony. Nie to ładnie odpuścimy. A teraz będzie.
też szczuciem dokręcamy. O, nie ciągnąć. Sprawdzić te korki wszystkie. Na spokojnie. Dobra. Wypukać szczykawę. Wydmuchać ją. Bo teraz będzie szedł inny olej. Dobra. A teraz do mostu. Do dyfra. Wlewamy. Tutaj. Cyk. I jedziemy do przelania. No to jest już gęściejszy. Troszeczkę kapie tu. Ale idzie ładnie. Ja wam pokażę, jak się robi adaptację. OCDS-em. Podłożyć sobie wiaderko zawsze, żeby na ziemię nie kapało. I lejemy. O, już prawie całe weszło. Zobaczymy, czy się przeleje, czy nie. Troszkę. Jeszcze się nie przelewa. Dobra, lejemy do stanu. Zwodzią mi teraz, kurde, jak filmy nakręcą. O, jedziemy. Delikatnie. Powoli wlewamy, żeby kurde mi kapło na rękę. Śmierdzi o tym olejem. Powinno zacząć przelać teraz. Przelewać. O, już się będzie przelewać. Wiaderko. O! Jeszcze troszeczkę, kurde. No. Jeszcze dolejemy do stanu. O! Teraz już poszło. Dobra, przelało się. Tak, jeszcze kapnę troszeczkę. Jeszcze troszkę kapnę. Jeszcze troszeczkę, jeszcze po kropelce, ale będzie dobrze już. Także wyraźnie się zaczął przelewać, a już jest to dobre. Jest super. Zakręcamy koreczek. Sprawdzamy jeszcze raz. Wszystko podokręcane, tak się należy. Najgorsza rzecz, albo korków nie dokręcić, albo kół. Wstyd na całą wieś. Dobra, oleje mamy wymienione i teraz przejdziemy do samochodu. O. Ale mi pięknie strzela w łokciu. Idealnie. Dobra, wszystko posprawdzane. Jeszcze ten zlew. Spust. O. Już to ładnie otuścimy. I będzie dobrze. No, otuścimy tak na YouTube'a i TikToka. O. Wydmuchamy. O, nie wdychać tego bubna.
I idziemy do auta. Już zaznaczymy. Petarda będzie. Jak też robią. To jest znaczył. O, to jestem ja. Po wpięciu ty kompa robimy sobie adaptację. Wszystko jest ok, gotowy powrót. Sprawdzamy kody błędów jeszcze. Nie znaleziono błędów. Wchodzimy w elektronikę, już wam pokażę. Gotowy powrót. Koniec odczytu. W elektronikę 4x4 AWD. Tu wchodzimy. I robimy adaptację silniczka. Sprawdzamy błędy najpierw. Nastawy podstawowe. Tam jest tylko jedna funkcja. I tyle. Aha, chciałem jeszcze powiedzieć, że Delphi, który jest tak ganiony, że Delphi, bo mam Delphia, czy tam masz Delphia, też na tym chodzi fajnie. Można sobie tak samo tą adaptację zrobić, także to jest tani, a nie jest zły ten sprzęt. Także i VCDS, Delphi. I co tam jeszcze macie, jeżeli chodzi o interfejsy, wszystko powinno chodzić. Na razie pozdrawiam. No i po całej tej operacji jeszcze raz wchodzimy pod samochód, sprawdzamy wszystkie korki, bo to jest naprawdę świętość. To musi być dokręcone. I możemy jechać na jazdę próbną. Na jazdę próbną przejdziemy z komputerem i zobaczymy, czy będą jakieś błędy jeszcze. Także jedziemy.